Jedno mnie zastanawia, panie Tobiaszu, czy twój tata wie, że wziąłeś jego kurtkę na wyjazd? Nie, to jest moja kurtka. Drogi tato, to jest moja kurtka, nie zabierzesz mi jej. Więc o co chodzi z tym, że na przykład tu ci trochę rękaw się zawija? Za dużo? Z dopasowaniem to ma chyba niewiele wspólnego. No oczywiście, że nie. Ty masz dobrze dopasowaną kurtkę, szczególnie jak ją zapniesz, to będzie widać. Natomiast trzymaj mikrofon tak jak należy. Natomiast ja mam za dużą kurtkę, ponieważ jestem prawdziwym adwenturowcem. Oznacza to, że wyrzucam z niej ochraniacze i zakładam pod nią sobie zbroję. I wtedy wszystko wygląda tak, jak powinno wyglądać. A oprócz tego, to jest taka kurtka, której używam na przykład jak jest bardzo zimno, bo generalnie dobiera się odzież motocyklową w ten sposób, że mając trzy warstwy powinieneś mieć na sobie tylko bieliznę termoaktywną. No i czasami jak jest naprawdę zimno i podróżujesz sobie skuterkiem albo gdzieś po mieście, na przykład poza sezonem, no to jednak ta bluza troszeczkę wspomaga tą termikę i wtedy to wszystko się wypełnia tak jak być powinno. Ale to jest wyjątek, jeżeli jesteś w stanie wcisnąć bluzę pod kurtkę trójwarstwową, to w 90% przypadków oznacza, że jest za duża. No dobrze, powiedziałeś o warstwach, więc może trochę przybliż ten temat. O co chodzi z tymi warstwami w tej odzieży motocyklowej i jak sprawić, żeby kurtka uniwersalna trójwarstwowa sprawdzała się również w typowo letnich warunkach? Przede wszystkim, kiedy decydujesz się na wybór konkretnego modelu, musisz sprawdzić, czy ma wystarczającą ilość wentylacji, to raz. Ta, jak widać, chyba ma, bo mamy wentylację na łokciach, czyli w tych miejscach, gdzie mamy ręce najszerzej i one wychodzą poza obrys motocykla, poza aerodynamikę motocykla i wtedy dużo powietrza tutaj wpada, a powietrze sobie wędruje do góry i wypełnia całą kurtkę, więc jest to bardzo ważne. Poza tym wloty z przodu i wyloty z tyłu, bo jeżeli nie masz wylotów, to sorry, ale przeciągu w środku nie będziesz miał. Zapytałeś o trzy warstwy. Tutaj mamy podpinkę zimową, która jest po prostu podpinką klasyczną, a oprócz tego mamy membranę. Membranę Humax. Membrana Humax nie jest może membraną najdroższą, ale jest jedną z pierwszych, które w jakiś sposób działają. Czyli z jednej strony zapewni ci podstawową wodoodporność, a z drugiej strony już w miarę oddycha, więc nie będziesz się zapacał. Znowu, kiedy będziesz chciał ją wypiąć, nie ma z tym żadnego problemu i możesz się cieszyć tylko warstwą wierzchnią. A dlaczego o tym wszystkim w ogóle tutaj rozmawiamy? Dlatego, że chcieliśmy wam pokazać różne sposoby, różne koncepcje na to, jak stworzyć uniwersalną odzież motocyklową. I tak z nami jest kurtka Modeka Aeris oraz komplet motocyklowy Modeka AFTR. Ojej, ta kurtka kostuje 1799 zł. A ta kurtka kosztuje 849 zł. Bez mała, za dwie kurtki można mieć jedną kurtkę taką. Zapytacie, skąd bierze się różnica w cenie. Tutaj mamy taktel, czyli taki materiał bardzo miękki i odporny na ścieranie i wygodny bardzo w użytkowaniu, plus tą kordurę AFT, która naprawdę jest fajna. A u mnie mamy poliester, klasyczny poliester 450D, a na łokciach i w miejscach narażonych szczególnie na uderzenia czy na tarcie 900D, czyli też dosyć odporny na rozdarcia czy przetarcia, ale jednak troszeczkę mniej komfortowy w użytkowaniu. Oprócz tego mamy różnicę w membranie. Tutaj masz Sympatex, ja mam Humax. Sympatexowi troszeczkę bliżej jest do Gore-Texu niż do innych membran, czyli jest to duża zaleta. No i oprócz tego mamy różnicę w ochraniaczach. Ty masz Sasteki level 2 wszędzie i masz ochraniacz plecowy, a ja mam ochraniacze YF, również drugiego levelu, nieco słabsze i nie mam ochraniacza plecowego, który kosztuje stówkę, więc sama stówa na samym ochraniaczu. Tak, poza tym trzeba też powiedzieć o rozbudowanych możliwościach dopasowania tej kurtki. Tutaj mamy tych regulacji tyle, że aż ciężko je po prostu powymieniać. Wszystkie one są płynne, co też jest istotne. Dzięki temu dopasujesz tą kurtkę idealnie pod siebie. To jest przede wszystkim materiał wierzchni Taktel 750D. On się charakteryzuje tym, że jest odporny na przetarcie, ale przede wszystkim jest bardzo miękki i taki miły po prostu w dotyku. Ta kurtka daje bardzo fajne poczucie już jak się ją dotknie. Dalej, co mamy? Mamy wstawki z kordury 1000D, czyli najwyższa odporność na przecieranie w tych wszystkich newralgicznych punktach.
Dodatkowo mamy wstawki z materiału Cordura AFTEC, o którym wspomniałeś, czyli materiał nadal odporny na zniszczenie, ale wspomagający wentylację tej kurtki. Bo w ogóle ten zestaw AFTR, on jest zestawem uniwersalnym, turystycznym, ale bardziej nacechowanym właśnie na ciepłe dni, na podróże w ciepłe kraje, tam gdzie tej wentylacji potrzebujemy maksymalną ilość. Dlatego tutaj nie występują rozpinane panele, tak jak w przypadku Aerisa, który może sobie pozasuwać. Tutaj ta wentylacja otwarta jest cały czas. Ale mamy też takie rozwiązania, jak na przykład, uwaga, kieszenie na dodatkowe protektory klatki piersiowej. Jest protektor, widać. Można sobie go łatwo wpiąć i wypiąć, więc to jest fajna rzecz. Dzięki temu tej kurtki, myślę, możesz z powodzeniem używać na właśnie jakichś takich bardziej wymagających wyprawach, gdzie mamy dużo więcej takiego offroadu technicznego. Można powiedzieć, że ona w pewnym sensie zastępuje zbroję. No właśnie, i to jest odpowiedź, dlaczego ja mam za dużą kurtkę na sobie. W Aerisie nie ma miejsca na ochraniacz klatki piersiowej, a uwierzcie, że jest to jeden z najważniejszych ochraniaczy w kurtce, ponieważ chroni wasz przód. Wasz przód, a w momencie uderzenia lecicie do przodu. Po drodze macie kierownicę, szybę, zegary i wiele innych elementów, którymi wolelibyście się nie zapoznać. Dlatego jeżdżę w terenie w zbroi. Zawsze jeżdżę w terenie w zbroi. A w związku z tym, że jestem adwenturowcem, to czasami jeżdżę po asfalcie, a czasami jeżdżę w terenie. Kurtka nie chroni za bardzo w terenie, a zbroja nie chroni za bardzo na asfalcie. Więc łączę obie zalety. Ale mamy jedną funkcjonalność, która na pewno łączy te obydwie kurtki. Wiem, bo sprawdziłem. Obydwie z nich mają wypinane membrany, ale żeby zwiększyć wentylację, nie musisz tej membrany wypinać, zwłaszcza jeżeli masz problem, co z nią zrobić. Chociaż i w Aerisie, AFT masz tylną kieszeń, do której tą membranę możesz włożyć, ale to jednak czasem jest po prostu problematyczne, żeby wpinać tą membranę, więc jeżeli pogoda jest taka nie do końca umiarkowana czy stabilna, to możesz sobie tą membranę przepiąć w taki sposób, że będziesz ją mieć tylko na plecach. Dzięki temu zwiększasz sobie wentylację tej przedniej części. Tak, to jest bardzo fajna rzecz, bo chyba każdy z nas ma problem, jeżeli leci na nakedzie gdzieś po mieście albo gdziekolwiek, bez plecaka, bez niczego. Co z tą membraną zrobić? Okej, w kurtkach turystycznych można wsadzić do tylnej kieszeni, ale można ją zawiesić teraz również z tyłu, co jest świetną sprawą. Drodzy Państwo, myślę, że to wszystko. My Wam dziękujemy serdecznie. Dajcie znać, co sądzicie o tych dwóch kurtkach. Napiszcie w komentarzach, co o nich sądzicie. Trzymajcie się, cześć i pa! A-a.